Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, Wiedźmin 3, Dziki Gon. Wracamy sobie do gry. Idźmy sobie dalej z zadaniem głównym. Zrobiliśmy chwilową, drobną odskocznię od zadania głównego. I cóż, lećmy dalej. Z pogłosem. To są jakieś mglaki i inne. Muszę się z wami koniecznie bić? Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Chyba chciałbym coś powiedzieć. Dobra, przede wszystkim oddaj mi mój miecz. Chociaż ja nie wiem, czy nie wezmę tego zabytkowego miecza. No, jest fajniejszy. Proszę mi zostawić konia. Auć. Czy ich liczebność się jakkolwiek zmienia? Auć. Przepięknie. Ładny jest ten elfi miecz. Chcę coś zobaczyć. 10, okej. Ładnie. Zapiszmy. No, w cholerę tych łyżek. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Kolejne winogrono. Hej, jest klątwa, nigdy się nie najesz. Co zrobię? Wpierdolę winogrono przed samym wejściem. Prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka, stara. Ja
Od kilku dni odczuwam dziwne zawroty głowy, nigdy wcześniej nie przeżywałam czegoś takiego. Jak tak dalej pójdzie, to chociaż nie znoszę guseł i guślarzy, będę musiała iść do jakiejś zielarki. Zawroty głowy nie ustępują, najgorsze, że dołączył do nich ból. Czasami tak silny, że ledwo widzę. Byłam u zielarki. Stara, wstrętna baba przyglądała mi się, jakbym nie wiem kogo zobaczyła. Co najmniej jakieś straszydło. Dała mi mieszankę jakiegoś świństwa, które piję dwa razy dziennie. Na razie nie pomaga. Dzisiaj jak co dzień spojrzałam w lustro i ja nie miałam. Zwykle sprawdzam, czy nie pojawiły się jakieś zmarszczki, czy nie ma cieni pod oczami. A dziś zmarszczek co prawda nie zauważyłam, ale wolałabym już zmarszczki. Na piersiach wyrosły mi włosy, są obrzydliwe. To na pewno sprawa tych przeklętych ziół. Byłam u zielarki, żeby ją zatłuc, ale znalazłam tylko pustą chatę. Musiała wiedzieć, że co się ze mną stanie i zawczasu wzięła mi zapas. Moja rodzina zaczyna coś podejrzewać, chociaż starannie obcinam włosy, które rosną mi coraz szybciej. Długo odsuwałam od siebie tę myśl, ale dłużej nie mogę. Być może to nie zioła doprowadziły mnie do tego stanu, tylko krątwa dziada proszalnego, którego onegdaj pogoniłam. Muszę to wyjaśnić. Chcę wynająć człowieka, który znajdzie zielarkę. Nie mogę myśleć, trudno się pisze. Samotność, rodzina, brak. Jeść, chcę jeść, nie, dobra łyżka, puste łyżki. Nikt, jeść boli, lustro, kłamstwo, nie. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Mhm. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? No raczej stawiałabym osobiście na to. Okej, tu już wszystko przeszukane. Tam są zapewne schody. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. Chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Mhm. Łyżka, klucz. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego wichta. Zaświadcza się, że przedmiot aukcji, zabytkowa łyżka klucz wykuta w pracowni należy do Smigol Serkisa, właściciela barżanciarni. Smigol? Serio? Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Jak mu tam było? No Smigol. Z Władcy Pierścieni. No. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Drogi panie Levasseur, wiem, że od lat para się pan tropieniem ludzi wyjętych spod prawa. Mam dla pana nietypowe zlecenie. Zapewne zastanawia się pan, dlaczego ściągnąłem tutaj pana, a nie możemy się spotkać osobiście. Otóż w mojej obecnej sytuacji jakiekolwiek spotkanie jest bardzo ryzykowne i to nie dla mnie, a raczej dla tego, kto się ze mną spotka. Nieważne. Chodzi o to, że za mój obecny stan odpowiedzialna jest klątwa, albo co, mam nadzieję i dlatego się do pana zwracam, pewna zielarka, która jest jakiś czas temu dała mi lekarstwo. Problem w tym, że wkrótce po mojej u niej wizycie kobieta przepadła jak kamień w wodę. Bardzo pragnę wyjaśnić sprawę mojej choroby i dlatego wynajmuję pana. Proszę, żeby pan znalazł kobietę, która jeszcze niedawno parała się ziołolecznictwem w tych okolicznościach. Kiedy ją pan spotka, proszę wyciągnąć z niej wszelkie informacje na temat leków,
które o Negdaj mi dała, jeżeli moje cierpienia są wynikiem jej podłości, niech pan weźmie od niej antydotum. Nie pożałuje pan, bowiem jestem osobą zamożną i nie będę szczędziła zapłaty. Jeśli okaże się, że za niedolą moją nie stoi zielarka, proszę ją wtedy puścić, bo oznacza to, że jestem w mocy straszliwej krotwy, z której chyba tylko jakieś bóstwa mogłyby mnie wyciągnąć, a którą rzucił był na mnie pewien żebrak przebrzydły pewnego wieczora, kiedy urządzałam przyjęcie dla przyjaciół. Gdyby z kolei tego parszywca udało się panu znaleźć, zapłacę cenę podwójną. Niestety ze znaków szczególnych, które mogły pana w jakiś sposób na niego naprowadzić, pamiętam jedynie tyle, iż twierdził, że jest sprzedawcą luster. Pan lusterko? Świadoma jestem, że to niewiele, ale zawsze więcej niż nic. Ufam w pańskie niebagatelne zdolności i życzę powodzenia. Pan lusterko. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Mhm. Tam coś jeszcze jest. A tutaj. Zwyczajna łyżka. Stara. Dobrze. Chodźmy tutaj na dół. Nie, nie, nie. Podpal. To rzeczywiście wygląda jak leży wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś to musi być jego kocioł. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Mhm. Okej, tych łyżek już mi się nie chce badać. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Stół, zastawa. Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest obłożony klątwą i rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Mhm. Co znajdziemy tutaj? A chyba ktoś jest. Na razie wolę się tam nie zbliżać, bo podejrzewam, że i tak tam zaraz zejdziemy, nie? Zapisz. Co tu jeszcze mamy? A, łyżka, dobra. Jebać te łyżki. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Zwyczajna łyżka. Stara. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Okej. Okay. A, tutaj. Ukryj się. Do szafy. Amnezja.
zrobię ci krzywdy. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli. Jeszcze tylko coś dla Renisa. A teraz zajmiemy się tobą. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. Podejrzewam, że ta zupa była dla Geralta naprawdę niezłym. Chyba zadziałało. Strzałem. Ale inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Śmierdział tak, że nietrudno go będzie znaleźć. Mam nadzieję, że zjedzenie zupy bez łyżek było dobrym wyborem. Tutaj. Na zewnątrz, co? Chuj. Nie teraz, kurwa. Mam bardzo ważne rzeczy do zrobienia. Okej, dalej w tą stronę. No proszę, kolejny przeciwnik. Niech tu przyjdzie, jak tak bardzo chce. No dobrze. Zaklinował się. Nie zrobię ci krzywdy. Jeść! Daj mi jeść! Zabiorę cię w bezpieczne miejsce.
No, intrygujące. Ale fajne zadanie. Podoba mi się to, że jest nawiązanie do pana Lusterko i to dość mocne. No i jeszcze do Władców Pierścieni oczywiście. Smigol. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. No świetnie, obraz mi się znowu zaciął. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż odda jemu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Motyw przewodni Gantera Odima teraz rozumiem, leci. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. No, jak słychać, ale fajnie. O, jak mi się podoba. Szczerze powiedziawszy, to jest chyba moja ulubiona piosenka z całego DLC-ka Serce z Kamienia. Melodia przewodnia dla Gantera Odima jest zajebista. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Chcesz zagrać Gwinta? Dobra. Dziękuję. Lecimy dalej. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. A, zajebiste. Kurde, jak mi się podoba. Naprawdę. Mogę z nią porozmawiać? Dziękuję. Jakie to dobre. Możesz nim laskać. Ja rozumiem, że jesteś głodny, ale nim laskaj. Dobra, czy ja chcę tutaj coś zostawić? Mam dużo rzeczy, które powinnam sprzedać. Więcej niż dużo. Może to? To na pewno zostawię. Może patrzeć pod mikrofonem. Lew? To sprzedam. A to na razie tutaj zostawię, bo chcę posprzedawać te niepotrzebne. Nie to. Tu są eliksiry. Okej, to chciałam zobaczyć. Szanse do odcięcia kończyny. Szanse do odcięcia kończyny. Dodatkowe złoto. Nech. Wolę odcinać kończyny. To jest bardziej satysfakcjonujące. No tak czy inaczej. Odłóżmy resztę trofeów. Bo z tego co widzę, to tylko to zostało do odłożenia.
No i oczywiście miecz. Srebrny wilka. Ja tutaj nie mam dziś miejsca. Caroline. O, to jest to jak na zbroję. Też są miecze? Obydwa? Chuja widzę. Tak, są obydwa. No dobra, no to wpakujemy ten miecz do... do skrzyni w takim razie. Dobra, reszta pójdzie na sprzedaż. Co myślę, że zrobię nawet na początku następnego odcinka, albo przed rozpoczęciem następnego odcinka. Dokładnie, tych gwiazdek. Ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. W tym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ćma! Myszkę mi znikło. Ale tu jest ćma obok Geralta. Tak czy inaczej, do usłyszenia. Na razie.